Dzień dobry, Anna Trajanowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania poniedziałkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Mały Kunów znalazł się na trasie koncertowej wielkiego polskiego artysty Włodka Pawlika. Niesamowitych emocji i niezapomnianych wrażeń dostarczył on licznie przybyłej publiczności podczas sobotniego koncertu, który odbył się w kościele świętego Władysława w Kunowie. Włodek Pawlik to obecnie jeden z najbardziej znanych polskich muzyków na świecie. Przyjęcie zaproszenia przez zdobywcę nagrody Grammy za płytę Night in Calizia, przyznaną przez Amerykańską Akademię Muzyczną, było dużym zaskoczeniem. Tym samym dziewiąte kunowskie zaduszki muzyczne stały się wydarzeniem artystycznym tego roku. O motywach występu w Kunowie mówił sam artysta przed koncertem. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby właśnie nie pamięć o moich rodzicach, a szczególnie o moim tacie. Byłem bardzo wzruszony, kiedy dowiedziałem się, że właśnie tutaj w Kunowie odbył się koncert jego pamięci i to była bezpośrednia przyczyna, jak gdyby, że po wielu wysiłkach z dwóch stron, ze strony szczególnie pana Wojciecha Sochy, ale też burmistrza Kunowa i pani wiceburmistrz, doszło do tego koncertu i ta moja obecność jest dowodem szacunku i dla Państwa, i dla tych otwartych serc, które w swojej pamięci zachowują, przynajmniej co jakiś czas odświeżają myśli, dobre myśli o moim ojcu. Organizatorzy koncertu stanęli na wysokości temu wydarzeniu. Fortepian przyjechał aż z Katowic, a Ochotnicza Straż Pożarna zadbała o sprawne parkowanie pojazdów przed kościołem. Dla Włodka Pawlika występ w Małym Kunowie to taki sam koncert jak w Madrycie czy w Nowym Jorku. Artysta podkreśla, że trzeba szanować każdą publiczność. Publiczność jest wszędzie podobna, to znaczy ja nie mam to jak gdyby takiej potrzeby definiowania publiczności stąd czy stamtąd. Tak? Tak dużo grałem, tak dużo w różnych miejscach, że jak gdyby z tej perspektywy nawet nie wypada mi po prostu mówić o publiczności jako i po prostu dokonywać jakiejś selekcji. Publiczność jest albo fantastyczna i zazwyczaj jest fantastyczna, albo jej nie ma. Jak jej nie ma, to ja tam nie jadę. Już pierwsze dźwięki fortepianu przeniosły słuchaczy w inny świat. Była to swoista podróż po kontynentach z elementami nostalgii. Artysta zagrał zarówno swoje kompozycje, jak i standardy jazzowe i własne interpretacje kompozycji Dylana oraz Lennona. Publiczność nie pozwoliła tak łatwo pożegnać się Włodkowi Pawlikowi z Kunowem. Publiczność nagrodziła wielkiego artystę owacją na stojąco, a on zrewanżował się bisem, który był żartem muzycznym. Po koncercie był czas na podziękowania i gratulacje. Burmistrz Lech Łodej i wiceburmistrz Mariola Grabowiecka nie kryli radości z wizyty muzyka, która nadała prestiżową rangę corocznemu wydarzeniu, jakimi są kunowskie zaduszki muzyczne. Maestro, serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do nas. Dzięki temu Kunów jest dzisiaj stolicą polskiego jazzu, światowego jazzu. Na najwyższym poziomie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, zacnym gościom, za przybycie, że mogliśmy wspólnie przeżyć tę chwilę, pofruwać w chmurach, pomarzyć, powspominać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Już ponad 20 lat w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa działa Klub Seniora. Jest to okazja do spotkań i wspólnych zabaw dla osób, które zakończyły już pracę zawodową, ale nadal chcą aktywnie żyć. Klub Seniora w ODS Malwa działa już ponad 20 lat.
Oprócz cotygodniowych spotkań przy muzyce są również w nim organizowane okolicznościowe imprezy. Dziś mamy taki klubowy Dzień Seniora, na który przyszło około 30 osób, członków klubu seniora. Co wtorek spotykamy się na takich tak zwanych spotkaniach przy herbatce i muzyce na żywo. Poniedziałki i w środy prowadzone są zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne, takie relaksujące właściwie, rozciągające dla seniorów. Natomiast w poniedziałki mamy próby, gdzie właśnie grupa Metamorfoza przygotowuje teraz takie widowisko w reżyserii Wiesi Wójtowicz pod tytułem Śnieżka XXI wieku, który prawdopodobnie będzie wystawiany w miesiącu grudniu. Przygotowywać będziemy również jasełka. Po wakacjach już dwa razy zorganizowaliśmy ognisko dla seniorów. Także staramy się tutaj aktywować seniorów do tego, żeby właśnie działali, żeby wychodzili z domu, żeby po prostu nie czuli się samotni, tylko tutaj w klubie mogli się spotkać, porozmawiać, zawiązują się nowe przyjaźnie, sympatie. W miesiącu listopadzie planujemy zorganizować zabawę andrzejkową i bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów chętnych właśnie do korzystania z tutaj z naszych ofert w klubie seniora. W klubie seniorzy mogą również realizować swoje pasje i zainteresowania. Wielu z nich spełnia się w działającej w ODS Malwia już od 6 lat grupie teatralnej Metamorfoza. Działalność rozpoczęliśmy od cyklu zajęć ruchowych, dykcyjnych, czyli pięknej wymowy, od ćwiczeń usprawniających, ćwiczeń oddechowych. Oczywiście i była praca z emocjami, czyli umiejętność wyrażania tych emocji. Po takim przygotowaniu po raz pierwszy nasi seniorzy wystąpili na deskach naszej sceny, w scenkach rodzajowych. Miłe przyjęcie, ciepłe przyjęcie przez widzów dało na tyle siły i zachęty do kontynuacji dalszych działań. W swoim dorobku grupa teatralna Metamorfoza ma już kilkanaście przedstawień i inscenizacji, które zostały zaprezentowane także szerszemu gronu odbiorców. Jesteśmy zapraszani przez inne placówki kulturalne, a w związku z tym, że przyjaźnie bardzo szybko nawiązują seniorzy, to jesteśmy zapraszani również do innych klubów spoza Ostrowca Świętokrzyskiego. Wiele radości to przynosi naszym seniorom, wiele przeżyć, emocji, które są później wykorzystywane w pracy nad dalszymi przedstawieniami. A już niebawem odbędzie się premiera nowego spektaklu przygotowanego przez grupę teatralną seniorów zatytułowanego Księżniczka XXI wieku. W najbliższym czasie nasi seniorzy przygotowali spektakl dla dzieci z takim mocnym przesłaniem dla rodziców. Rodzicu, twoje dziecko kocha cię i ty kochaj go. Spędzaj z nim jak najwięcej czasu. Chcemy z tym spektaklem wyruszyć do ostrowieckich przedszkoli. Oczywiście do Malwy zaprosimy naszych mieszkańców, zaprosimy dzieci, zaprosimy seniorów. Spektakl jest bardzo barwny, kolorowy i zabawny. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki ogłasza przetarg ustny nieograniczony odbywający się według regulaminu wewnętrznego spółdzielni na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Stawki 66/22 o powierzchni użytkowej prawie 48 m2. Lokale składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i jest usytuowany na parterze. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni prawie 4 m2. Cena wywoławcza wynosi
wynosi 87 400 zł, a Wadium to 4 400 zł. Przetarg odbędzie się 9 listopada o godzinie 9 w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 15. Wadium należy wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 8 listopada tego roku. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu w pokoju numer 18 oraz ze stanem technicznym lokalu w dni robocze w godzinach od 8 do 14 w uzgodnieniu z pracownikiem administracji w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 9. Wpłaty wylicytowanej ceny nabycia lokalu należy dokonać w terminie do 30 dni od daty odbycia się przetargu. Po dokonaniu wpłaty zostanie zawarta notarialna umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Powyższa czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę. Szczegółowych informacji udziela zespół członkowsko-samorządowy spółdzielni pokój numer 18 i numer telefonu 41 262 44 13. To był bardzo udany weekend dla ostrowieckich drużyn seniorskich. KSZO 1929 po wyjazdowej wygranej w Białej Podlaskiej powróciło na fotel lidera trzeciej ligi. Pierwsze w sezonie zwycięstwo zanotowały siatkarki KSZO Ostrowiec, pokonując we własnej hali Muszyniankę 3-1. W związku ze sporymi problemami kadrowymi drużyna z Muszyny wystąpiła do ostrowieckiego klubu z prośbą o zmianę terminu spotkania. Jednak faks został wysłany do klubu dopiero w środę, więc czasu nie zostało dużo na jakiekolwiek posunięcia i klub z Ostrowca nie wyraził zgody na zmianę terminu. W otwierającym mecz w secie ostrowczankom wychodziło praktycznie wszystko. Udanie poczynały sobie nasze środkowe Magdalena Soter i Julia Piotrowska, a Joanna Kapturska i Dorota Ściurka nie myliły się w ataku. W końcówce seta najlepsza na placu gry Joanna Kapturska zdobyła 4 punkty z rzędu i przy wyniku 22-11 było wiadomo, że losy tej partii zostały już przesądzone. W drugim secie KSZO nie miał już takiej przewagi i popełniał więcej błędów. Ten set to jednak prawdziwy siatkarski roller coaster. Nasza drużyna zaczęła skutecznie blokować i zrobiło się 21-16. Któż mógł przypuszczać, że ostrowczanki pozwolą sobie w tej fazie na wyjątkowy przestój w grze. Rywalki doprowadziły bowiem do remisu po 22. W dwóch akcjach wygrały na siatce i wykorzystały pierwszą piłkę setową. Dwa kolejne sety przyniosły zwycięstwo KSZO. W trzeciej partii do stanu po 9 toczyła się walka punkt za punkt. Później podopieczne trenera Dariusza Parkitnego prowadziły 2-3 punktami. Niestety niedokładność w grze sprawiła, że po kilku minutach KSZO przegrywał już 15-18. Ciężar gry wzięła wówczas na siebie skutecznie blokująca Paulina Szpak oraz nękająca atakami Muszyniankę Dorota Ściurka i przede wszystkim Joanna Kapturska. Tim Ostrowiecki wyszedł na prowadzenie 22-20 i przy drugiej piłce setowej objął w całym meczu prowadzenie 2-1. W czwartym secie znów toczyła się wyrównana gra i znów sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Mimo iż zespół z Muszyny utrzymywał dwupunktowe prowadzenie, to ostrowczankom udało się doprowadzić do remisu po 21 i po 22. Rywalki miały jednak piłkę w górze i okazję do doprowadzenia do piątego seta. Ostrowczanki skutecznie zagrały jednak blokiem, a pod dziełem zwycięstwa skutecznym atakiem podpisała się Joanna Kapturska. Generalnie wszystkie sety były bardzo dobre, bo przegrany drugi set, no tylko były bojaźń w pewnej chwili, kiedy można było spokojnie wystawić piłkę bardzo ważną na 22-16. Albo przez trójkę, albo przez piątkę i byłoby myślę, że spokojnie, ale grały dobrze dziewczyny, grały naprawdę bardzo poprawnie. No, jak widać w siatkówce żeńskiej te błędy są w każdym zespole po 3, 4, 5, 6 i to się przeplasta i to jest najgorsze. Bo sama gra, wymiany, częstotliwość tych wymian była bardzo dobra w tym meczu i zespół bardzo fajnie zrealizował generalnie, można powiedzieć, wszystkie plany taktyczne oprócz głowy w takich ważnych momentach. No a ta głowa jednak jest zdecydowanie gdzieś tam czasami uciekająca. Cieszę się z wygranej, ponieważ zagrałyśmy super zespołowo i jednym kolektywem. Także ta statuetka się należy całemu zespołowi, nie tylko mnie, bo grałyśmy razem. Jak nie wychodziło, to wszystkim. Jak wychodziło, to ciągnęłyśmy i brawo dla wszystkich.
Zgodnie z terminarzem była to przedostatnia kolejka rundy jesiennej. Pauzowała w niej Garbarnia Kraków, która po 14 rozegranych meczach miała 30 punktów na koncie i prowadziła w tabeli. Do przerwy w Białej Podlaskiej utrzymywał się bezbramkowy remis, który dawał Krzo pierwsze miejsce w tabeli, spychając Garbarnię na drugą pozycję. Ostrowczanie jednak chcieli grać o pełną pulę i potwierdzili to w 53 minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Łukasz Jamrus. Niestety z prowadzenia pomarańczowo-czerni cieszyli się tylko 10 minut, a do remisu doprowadził pochodzący z Ukrainy Sergiej Krykun. W 72 minucie ambitni Ostrowczanie ponownie wyszli na prowadzenie, a szczęśliwym strzelcem okazał się Damian Mężyk. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Krzą. A już w środę o godzinie 13 w Krakowie dojdzie do zaległego meczu pomiędzy wiceliderem Garbarnią i Krzą Ostrowiec. W pierwotnym terminie mecz odwołano ze względu na zły stan murawy spowodowany obfitymi opadami deszczu. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę, a kolejne nowe jutro o stałej porze. Już teraz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.